Czyli się pokażcie w jaki sposób kupić bilet PKP na swoim telefonie przez internet. Przy okazji, jeśli chcesz więcej takich przydatnych filmów, łapkę w górę oraz subskrypcję dzwoneczkiem. No ale dobra, co musimy zrobić, jeśli mamy chęć kupić bilet w tym przypadku PKP za pomocą naszego telefonu. Początkowo wchodzimy na stronę, do której oczywiście macie link w opisie tego filmu. Jest to strona mt.rozkład-pkp.pl Na tą samą stronę możecie trafić googlując wpisując samo słowo PKP. Gdyż wejdziemy na stronę, o której Wam wspomniałem, początkowo wybieramy rozkład, który nas interesuje, czyli początkowo wpisujemy, a właściwie wybieramy miejscowość, z której chcemy wyjechać, do miejsca docelowego poniżej. W momencie, gdy już ustawimy wszystkie przystanki, wybieramy datę, która nas interesuje, oraz oczywiście godzinę odjazdu. Następnie mamy dodatkowe opcje połączeń. W tym przypadku możemy ustalić, czy chcemy połączenia bezpośrednia, przewóz rowerów, ułatwienia dla niepełnosprawnych, czy ułatwienia dla osób z dziećmi. Gdy wszystko ustawimy, wybieramy opcję Wyszukaj połączenie. W tym momencie mamy dostępne połączenia według naszych specyfikacji, czyli daty, którą ustawiliśmy oraz godziny, która nas interesowała. Teraz, przy danym połączeniu, wybieramy strzałkę po lewej stronie, tą taką żółtą, i klikamy ją. W tym momencie strona nam się ponownie otworzy i mamy dostępne informacje dotyczące naszego aktualnego przewozu. Także widzimy samą trasę, odległość, którą będziemy mogli przejechać oraz dodatkowe informacje odnośnie tego przewozu. Gdy zdecydujemy się, że chcemy kupić akurat ten bilet na ten przewóz, klikamy opcję kup bilet w prawym górnym rogu ekranu. W tym momencie możemy wybrać klasę przewozu, która nas interesuje. Także mamy w tym przypadku klasę pierwszą od 24 zł i klasę drugą od 18 Także zaznaczamy klasę, która nas interesuje i klikamy strzałkę. W tym momencie mamy dodatkowe opcje, możemy ustalić czy chcemy przewóz dla dużej rodziny, czy ma być. To bilet rodzinny, rodzaj miejsca w tym przypadku siedzące. Liczba osób według taryfy normalnej możemy też ustawić, ustalić liczbę osób według taryfy ulgowej. Jaka powiedzmy ulga dotyczy danej osoby? Jeśli jedziemy z dziećmi, to oczywiście ulga jakaś tam szkolna. Jeśli z osobami starszymi, to też ustalamy odpowiednią ulgę. Na koniec, jeszcze możemy tylko wybrać, czy chcemy rezerwację obok miejsca już zajętego. No i na koniec, gdy wszystko już ustawimy, klikamy dalej. W tym momencie musimy podać dane podróżnego, także podajemy swoje imię i nazwisko, i zjeżdżamy w dół, żeby kliknąć opcję Wybierz. W tym momencie strona poprosi nas o zalogowanie się na konto, jeśli takie konto posiadamy. Oczywiście bilet możemy kupić bez samej rejestracji, bez samego logowania. Mamy na dole taką opcję, jest taki szary przycisk, kup bez rejestracji, także klikamy aktualnie tą opcję. No i w tym momencie musimy podać niezbędne dane dotyczące naszego biletu, czyli imię, nazwisko, e-mail. Po raz kolejny wpisujemy naszego maila, no i podajemy numer telefonu, ale jak widzicie aktualnie nie jest on wymagany. Chociaż rzeczywiście lepiej go podać, żeby potem w razie nie mieć problemów z biletem. Na koniec tylko potwierdzamy oświadczenie, akceptujemy wszystkie zgody i klikamy dalej. Teraz już tylko mamy podsumowanie naszych danych. Gdy wszystko się zgadza, to zjeżdżamy w dół i wybieramy opcję zatwierdź. Na koniec już tylko mamy podsumowanie naszego biletu możemy też kupić bilet powrotny, jeśli natomiast chcemy opłacić zwykły bilet który aktualnie wybraliśmy, to zjeżdżamy na sam, sam dół i wybieramy opcję z płatnością u mnie to będą przelewy 24, za pomocą opcji przelewy 24 zalogujecie się praktycznie na każde możliwe konto bankowe w celu opłacenia tutaj biletu automatycznie za pomocą swojego konta gdzie po prostu dostawca otrzyma płatność z automatu czyli po prostu ten bilet otrzymamy Praktycznie w momencie zakupu. Także, wyjdziecie wiesz, swój bank, to oczywiście logujecie się na konto, potwierdzacie płatność, no i to byłoby tyle. Także, jeśli film macie ten szyłapkę w górę oraz subskrypcję znaczkiem. jeśli natomiast masz powyżej 13 lat i chciałby założyć darmowe konto w banku lub ktoś z Twoich znajomych, to w banku aktualnie trwa promocja i przy założeniu takiego konta z linku, który macie w opisie tego filmu, dostaje się 100 zł na start. A w razie pytań, śmiało można pisać na mojego maila, którego macie w opisie tego filmu. Miłego dnia, cześć.